Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archeolos. No co, wracamy, słuchajcie, do miasta, chociaż tak się zastanawiam, czy może by tutaj nie poeksplorować w okolicy, no bo w sumie tutaj żeśmy w sumie nic nie sprawdzali. Jeśli dobrze pamiętam, czekajcie, bo tu jest odnowa punktów trafień na minus. Trzebałbym coś, żeby się podleczyć, no i te jajca to chyba wszystkie zjemy. Tak, finał finałów. Dobra, czy coś tutaj mamy? Tu jest chrust. Zbierzmy sobie go. A, bo tutaj w zasadzie wróciliśmy do miejsca, w którym zaczynaliśmy. Można właśnie takie rzeczy, które nam gdzieś tam umknęły, pozbierać co najwyżej. Ale tu chyba nic więcej już nie ma. No, nic więcej tu już nie ma, więc wróćmy sobie na spokojnie do wioski. No, największy problem jest taki, że uwaga, uwaga, nie mamy strzał. I to jest duży problem, bo jednak będąc tutaj wolałbym mieć te strzały niż ich nie mieć. Ja mogę wskoczyć na to. O, tak. Więc uwielbiam vaulting w tej grze, naprawdę. Coś pięknego, znaczy w tym modzie w zasadzie, bo naprawdę chyba go nie było w tym. O, kula ognia. No i dobra, no i tak to ja rozumiem. Czyli warto się wspinać. Warto się wspinać. To już wiemy teraz, że warto się wspinać. Wracajmy po chruścik. I chciałbym tylko, o właśnie, żeby się nie zabić. Kacząc, dobra, chruścik się przyda. Bo za chruścik, jak dobrze pamiętam, też fajny hajs był. Nie wiem, tam jakiś... No nie jest to nie wiadomo co, prawda? No ale zawsze te parę groszy tam było. Ile za ten chrust? Czekajcie. Chrust jest pewnie na samym dole, co? Chrust. Wędka. 10. No to widzicie, już mamy takim sposobem 5 dyszek. A jeszcze tego chrustu pewnie gdzieś tutaj nazbieramy. Więc... No warto według mnie, no warto. Nie chciałbym się na pewno... tymi topielcami bić. To nie ma najmniejszego sensu, tak zauważyłem. A tu jeszcze jakieś leśne jagody. Leśne. Zbierajmy to, słuchajcie, no, zbierajmy. Jak to w RPGach bywa, wszystko może się przydać. Wszystko może się przydać. Więc według mnie warto. Swoją drogą, nie wiem, czy część z was ogląda od początku. Pewnie niewidzialny na pewno, ale... Jestem ciekaw, czy ktoś z was zauważył, że trochę dźwięk się zmienił? No bo jednak, mimo wszystko, zmieniłem podłączenie mikrofonu, w sensie nie jest bezpośrednio po USB, tylko teraz jest po XLR-ze. To jest Go XLR-a swoją drogą. Troszeczkę pozmieniałem jego ustawienia, bo i jestem ciekaw, czy jakby bardziej wam to siedzi, czy nie. Bo według mnie brzmi lepiej, ale to według mnie... Jestem ciekaw, czy wy też zauważycie różnicę, nie? A tymczasem mamy ścierwojada po drodze, więc ja sobie bardzo chętnie go dziupnę. Zawsze to jest dodatkowy expik. Tym bardziej, że on miał 0 HP. Poza tym to jest zawsze dodatkowe jajco, które nam się na pewno przyda. A tak poza tym... O, krwiopijca! Czemu tutaj teraz są małe krwiopijce? A jak byliśmy tu wcześniej, to były te bagienne. No co za oskryptowane dziadostwo. I one specjalnie były takie mocne po prostu. Nic tu nie ma. I one specjalnie były na początku takie mocne aż. A były faktycznie naprawdę mocne, nie? Dobra, malinki sobie zbierzmy. Tamto zioło lecznicze już mi się nie chce iść. Idźmy sobie powolutku w górę rzeki. Czy tam drogi. Przy okazji zbierając oczywiście lucik. No mówię, gdyby nie fakt, że jest to RPG, tym bardziej taki, to bym zrobił, lód, tam wyjemane, nie? No ale tutaj, tak jak zauważyliśmy, no wszystko się przydaje, nie? Wszystko się przydaje. Prędzej czy później wszystko się naprawdę przydaje, więc no trzeba to zbierać, no. Zapolowałbym sobie swoją drogą na te dziki tutaj jeszcze. Tylko, gdzie one były? Chyba tutaj na górze, nie? I te dziki i wilki, no bo jakby nie było, z nich mamy, uwaga, uwaga, skóry. A ze skór mamy co? Pieniądze. A z pieniędzy mamy co? No wszystko w sumie. Więc pieniądze są ważne.
to jak w życiu, nie? Pieniądze są zawsze ważne, może nie najważniejsze, ale jednak, kurwa, bez pieniędzy nie można mieć niczego w zasadzie aktualnie. No może oprócz szczęścia. No ale z drugiej strony, jak głodujecie, to też nie będziecie być szczęśliwi, nie? Mimo wszystko. Więc z drugiej strony, no nie da się, no się nie da. No i taki to właśnie, taka to filozoficzna rozkminka. I w zasadzie trzeba mieć pieniądze, żeby być w ogóle. To jest jak jest. No chyba, że się mieszka na wsi, ma swoje gospodarstwo. Prawda, wodę czerpie ze studni, prądu się nie potrzebuje, a wszystko się robi swoją własną pracą rękoma, ręcyma. No to wtedy może faktycznie nie trzeba nic. No a teraz dostajemy na dziurę. Bo i ścierwojad, i jeszcze krwiopijec. No i siemano jest. No przestańcie mnie bić, gnoje. Czy ja mogę go trafić raz za porządnie? Chodź tym krwiopijcem. Ale mam wrażenie, że tymi łukami jak strzelałem, chyba że ja nie trafiałem, a tamten trafiał, Rupert w sensie. No to wtedy git, to wtedy rozumiem, że tak ten, ale mam wrażenie, że wcześniej więcej damage'a im zadawałem. Dobra, gdzie jest to mięso kopacza? Ciemny grzyb, mięso kopacza, dawaj to. Bo ono daje mega dużo. Dobra, i grzybkami sobie doprawmy. Dobra, G. I teraz zapiszmy i idźmy w górę, bo już widzę tam jakieś ognisko. Czyli albo będą tam bandyci, albo jest tam coś ciekawego do zlutowania, albo, no właśnie, albo co? Albo nic. Ale mamy też wilka po drodze, z którym bardzo chętnie się rozprawię. Chodź, panie wilk. No. A ten młody wilk nie zadaje takich damage'ów niesamowitych, więc... O. A skórka z niego powinna być. No pięknie. No pięknie. Właśnie o to chodzi, nie? Te skóry zbierać. Zaraz coś gdzieś tam sprzedamy. Smoczy korzeń? To pierwszy raz to widzę. Że tu jakiś ciemny grzyb. Tu ktoś jest. Oj, tu ktoś jest, słuchajcie. O kurwa, to bandyci! O, jest problem. No nie dam se rady chyba z trzema, co? Tym bardziej jak tak będę grał. Łe, ucieczka! Dobra, dawaj te wilki, te dziki, niech się rzucą na nich. Jeszcze cię dorwę. No ale spokojnie, ja tu jestem jeszcze. Ten po drzewie wchodzi, co jest? Dobra, na spokojnie. Kurna, no co za gnoje. No nie wszyscy naraz. Żebym wam dwa razy w pierdolu nie spuścił. Dobra, spokojnie. Spokojnie, moi drodzy. Może damy radę, hej. Nie wygląda to tak źle ogólnie. Biorąc pod uwagę, że... Jest ich trzech, ja sam. No ale taki dzik by mógł tu pomóc, nie? Oj. 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 No nie, dostałem na dziurę. No ale czemu ja się sfokusowałem na niego? Ja chcę na kogoś innego się sfokusować. No nie, nie zginął. Za to ja umieram. Czy byłbym w stanie... No nie, dzik mi wjechał w dupę! Kurwa mać! No wszystko byłoby pięknie, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten pieprzony dzik, który mi w dupsko wjechał. Ja pierdolę! On miał mi pomóc, a nie mnie zabić! Ja jebę, no! No ja jebę, no nie wierzę w to, co tu się wydarzyło, nie? Byłem w stanie uwierzyć we wszystko, ale nie w to, że jakiś dzik mi wleci w dupsko, no! I mnie po prostu poskłada tym sposobem. Ola Boga, dobra, czekajcie, bo to trzeba by było teraz zrobić jakoś inaczej. Ja się zastanawiam, jak to zrobić najlepiej. Dobrze by było dupnąć tam w nich czymś. Tylko czym?
Lodowa lansa, dobra. Czyli zwanie wilka. Też nie jest złe, tylko my chyba nie za bardzo mamy tyle many, ile ja bym chciał. Dobra, przyzwanie wilka jest na szóstce. No i czemu ten wilk pobiegł nie tam, gdzie trzeba? Dobra, w bandytę dupimy. Co to? Many mi brakuje. Dawaj tą lodową lansę. Siup! Dobra, zabity! No hita go zdjąłem tym! No to nice, dawaj go wilk! Dobra, ja biorę tego, ty tamtego. A bo dobra, bijmy we dwójkę tego jednego gnoja. O, dobra! Ej, ten wilk mega mocny, nie? Ten wilk mega mocny! Co jest? Ej, spodziewałem się wielu, ale nie spodziewałem się, że ten wilk będzie takim gigaczadem. No witam. Ale żebym ich poskładał, co? Tym sposobem. No i ładnie. Ekstrakt leczniczy, pięknie. Kufer jakiś. Mikstura wzmocnienia zręczności. Wartość 150. O kurwa. O, podstawowy. Podstawy kradzieży kieszonkowej. Nice. Czy da się? Nie powiem. Patelka. Możesz już iść, wilku. Było miło cię poznać, przyjacielu. Kurna, ale mogłem skopiować sobie ten zwój. Gdybym wiedział, że on jest taki mocny. Gdybym wiedział, no. No gdybym wiedział. No a wyszło jak wyszło. No trudno, no. O, ścierwojad, nice. Chodź, chodź. Chodź, chodź, paku, paku. Dobra. Poskładany. Tu był jeszcze dzik gdzieś zabity. O. Dobra. No skór trochę żeśmy nazbierali, trzeba przyznać. Skór, jakiś mięs. Tego typu rzeczy. Mamy od cholery. Więc przydałoby się w sumie coś pogotować. Przydałoby się w sumie coś pogotować, no. Bo no mamy za mało tych rzeczy do leczenia siebie. Tam... Rdesty jeszcze są. Bardzo chętnie sobie je pozbieram. Niby nic, a jednak zawsze parę złociszy wpadnie. No i jest oczywiście też nasz ulubieniec, czyli ścierwojad. No, let's go, zapraszam. Na hita? Dobra, ładne kryty siadają. Ładne kryty siadają, podoba mi się to. Coś tu jeszcze mamy może? Szaf królewski na górze, dobra, trzeba się wspiąć. Aha. Aha? To co jest? No jak ja mam się tu... Halo, gro? Powinienem móc tu wskoczyć normalnie. Kurwa. No czemu ta gra mnie troluje? No po... Czemu ja tu nie mogę wskoczyć? Że to jest jakieś inne wejście. Ten szczaw królewski stamtąd bym chciał. Nie, no nie ma tu innego wyjścia. To musi być tędy. Chyba, że od drugiej strony. Ale to wygląda jakby ta półka była od tego. Żeby tu wejść. No ewidentnie, nie? Kurna. No tędy się raczej nie będzie dało. No dobra, no trudno. No szczaw królewski mógł być nasz. Mógł być. Gdyby nie fakt, że nie jest. Trudno się mówi, no. Trudno się mówi, żyje się dalej. No nic, słuchajcie, no. No nic. Pozbierajmy jeszcze. Tam pamiętam, że była jakaś lista od alchemika, żeby zanieść. A nie pamiętam, co to było. Przechodził tędy ostatnio Jorn? Przechodził tędy ostatnio Jorn? To taki? Facet mniej więcej mojego wzrostu. Łysy, ale trochę bardziej umięśniony. Poznałeś go jakiś czas temu, gdy przybyliśmy do wioski. Razem z resztą naszych towarzyszy. Nie, nie widziałem tu tego przybłędy. Idź zawracać głowę komu innemu.
Kurwa. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Obiło mi się o uszy. I chyba domyślam się, czyja to sprawka. Czyja? Wasza oczywiście. Ja pierdolę. Dobry człowiek. Nie dość, że przyjął was pod swój dach. To jeszcze dostał taką podziękę. No tak. Wszyscy są tu bardzo, ale to bardzo pomocni, trzeba przyznać. Jakby mogli, to najchętniej by nas wypatroszyli. Na całe szczęście nie mogą. No. Przydałaby się jakaś kuchenka swoją drogą. Mogę tu wbić komuś do chaty i zrobić? Czego tutaj węszysz? Nie, dobra. Spokojnie, spokojnie. Nie ma się co denerwować, no. Pamiętam, że u kogoś tu była taka kuchenka, której mogliśmy używać. O, Finia, co tam u ciebie słychać? Nie ma żadnej misji nowej dla nas, trudno. Dobra, zobaczmy, bo tutaj tak, tu jest jakiś rzeźnik. Kurwa, itemy można podjebać. Remi! Hej, ty! Pokaż swoje towary. A coś ciekawego. Fajda z mięsem, zapiekanka farmerska. Szkoda tylko, że nie wiem. Ej, ale to są przepisy po 5 zł. To ja je biorę tak czy siak. Jakby umówmy się, nawet jakbym miał z nich nie korzystać, to one są po 5 zł. 5 zł to jest tyle co nic. Więc według mnie warto to brać. Choćby na lipę. Natomiast potrzebuję gdzieś stanąć i pogotować. Ale w sumie możemy to u Kurta zrobić przecież. Przecież możemy to u Kurta zrobić. Czemu ja się zastanawiam, gdzie ja powinienem pójść? Szybko do Kurta, do chaty i tam ogarnąć, co trzeba. A przydałyby nam się jakieś żarełka. Tak w sumie sobie myślę. Dobra, kuchnia. Pyk, pyk. Przygotuj posiłek. Bo tego możemy od cholery zrobić, znaczy całe dwa. Tego możemy zrobić... Tyle. Brakuje nam ryby, a tu nam brakuje rzecznego miru, no dobra. Mogę jeszcze sobie mięso usmażyć. Nie wiem, to usmażmy sobie 5. Dobra. I teraz tak. Topory to tam topory. Te usmażone mięso... Nie, to jest owadzie mięso, poczekajcie. Jest usmażone mięso. No dobra, ono daje dużo więcej. Jest też trochę więcej warte. Ej, to ja smażę wszystko. Bo pytanie, czy nam mięso jest potrzebne do posiłków? Nie, no dowolna ryba na przykład tutaj. A, poczekajcie, bo ja jestem debilem. Przecież ja te... to ja muszę najpierw sobie... Rozumiem. Odkrywać, nie? Rozumiem. Żeby móc je robić. Rozumiem. Ja zapomniałem o tym, że to trzeba w ten sposób zrobić. Rozumiem. No i teraz to ja mam gotowanie, a nie tam. Przygotuj posiłek. No błagam was. No błagam was. Szaszłyczek na przykład ze ścierwojada. Worek mąki. Wolne mięso. Zapiekanka farmerska. Hej. Jak zapiekankę farmerską możemy zrobić. Zróbmy 4. Całe 2 możemy zrobić, więc nie za dużo. No i w sumie tyle, nie? Dobra, usmażyłbym jeszcze parę tych mięs. No i tych mięs, których mamy więcej niż powiedzmy 5. Chociaż po jednym. Jest 5 równe. Tego ścierwojada byśmy jeszcze... Nie zrobiłem 10 od razu. Dobra. Troszkę tego mięsa mamy teraz. I moi drodzy. Kurwa, szaszłyk odnawia 100 HP. Zapiekanka 55. Dobra, to sobie zjedzmy tą zapiekankę. Idźmy do myśliwego. Przedajmy mu skóry, które mamy.
Sprzedamy część posiłków, które zrobiliśmy, albo mięsa, jedno z dwóch. I jeszcze można w międzyczasie tutaj podejść i zapytać, czy czasami nie mamy wszystkiego, co on chciał. Bo może tak być, że mamy już. O, Logvar. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam wszystko, czego potrzebujesz. O, mogę mu wszystko sprzedać. Masz, dla ciebie. Ile dostałem? 25... Masz, dobra. Dla ciebie. Not bad. Pohandluj. Mogę z nim też pohandlować. On ma tu kostury, które mi się nie przydadzą. Ale może mu mogę sprzedać jakieś zielsko albo coś. Nie, nic ciekawego. Zioła, no niektóre po 4 mogę sprzedać. To się nie opłaca, nie? Ej, to tak szczerze, to się nie opłaca za cholerę mu sprzedawać nic. Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? O. Wiesz coś o zaginięciu mojego brata? Słyszałem o tej przykrej sprawie. We wsi wieści szybko się rozchodzą. Niestety obawiam się, że w tej kwestii mogę ci pomóc jedynie poprzez wsparcie duchowe. W przeciwieństwie do swoich braci, Adanos jest miłościwy i kocha swoje dzieci. Wierzę, że z jego pomocą twój brat się odnajdzie. Rzecz jasna, jeśli wiódł życie wolne od grzechu. No tak, no tak. To mnie to nie dziwi w ogóle. Myślałem, że wiesz coś więcej na ten temat. Dziękuję za modlitwę. Pamiętaj jednak, że modlitwy pomogą, ale tylko wtedy, jeśli sam będziesz wierzył w ich siłę. Nigdy nie miałem problemów z wiarą. Wielce mnie to cieszy. Skoro jesteś gorliwym wyznawcą Pana Ładu, może odwiedzisz nasz przybytek na wyspie. Tamtejsi magowie chętnie przyjmą w swoje progi strapionego wędrowca i człowieka głębokiej wiary. Dzięki, może skorzystam. Złóż wizytę moim braciom, a na pewno nie pożałujesz. Dzięki, Logvar. Dzięki, no nie musiałeś, ale miło z twojej strony, nie powiem. No dobra, pójdźmy do tego myśliwego. Kurwa. No, gro, halo, puść mnie, puść mnie. Pójdźmy do tego myśliwego. Zbierzmy. Sprzedajmy to, co mamy do sprzedania. Już chyba nic więcej nie powinno leżeć, nie? Bo ja to ostatnio lootowałem tutaj. A wydaje mi się, że akurat nie respią się itemy w Gothiku. Przynajmniej tak mi się... Tak pamiętam, że one się nie respią. Ale Markus? Hej. Słuchaj, jest sprawa. Przyniosłem ci trofea. Przyniosłem trofea. Aha, nie przyniosłem trofeu. O kurwa. Kto chciał skóry kupić? A ten drugi myśliwy. O Jezus. No to dałem trochę dupy. No trudno. Pewnie. Dobra, wyrywanie kłów, pazurów, skrzydeł. Kły? Zrobimy może? Jak mam hajs, bo nie wiem, czy mam hajs w sumie. Kły? Jak wyrywać zwierzętom kły? O, mam. To trochę za mało. Musisz przenieść więcej. A, jednak nie mam tyle pieniędzy, no dobra. No trudno. Chciałem dobrze, ile mam? A mam 114, no dobra, trochę nam brakuje. Bo wiecie, tak sobie myślę, że dobrze by było mieć te kły, pazury i tak dalej, ale no nie zawsze się to chyba uda. Folkwart. Jak leci, czym się zajmujesz, zaczynam... Aha, z nim nie mogę pogadać. A, bo ja z nim gadałem, jak on był na dole. W sumie faktycznie, ja już z nim gadałem. Zapomniałem o tym totalnie. No dobra, ale zobaczmy sobie, co jeszcze na mapie. Gdzie jest mapa? Where mapa? Where is mapa? Mapa Silbach. Byliśmy tutaj. Byliśmy tam z lewej. To zostało nam na wprost i w prawo jeszcze dwie bramy, w których możemy pogadać. I tak zrobimy, no bo po prawej mamy też tego myśliwego, któremu możemy sprzedać te skóry. Więc bardzo chętnie do niego pójdę i sprzedam, bo trochę ich nazbierałem już. Więc zawsze to będzie jakiś dodatkowy hajsik. Ale zrobimy to, kochani, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dodatkowo zachęcam też do wspierania mnie. Przycisk wesprzyj lub w opisie też możecie znaleźć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!